Marek wybrał się na czterodniową wycieczkę górską. Każdego dnia, no, począwszy od dnia drugiego, pokonywał dystans o 20% większy niż dnia poprzedniego. W czasie wycieczki przemierzył łącznie 27 km. Ile kilometrów przeszedł pierwszego dnia? No i jesteśmy proszeni o podanie wyniku z dokładnością do 1 km. I teraz zachęcam, aby przerwać oglądanie tego filmu i podjąć próbę samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, no a teraz może rozwiążemy je wspólnie. Czyli co? Czyli spróbujmy napisać jakąś formułę, która będzie zawierała no, tę naszą niewiadomą, czyli ile kilometrów przeszedł pierwszego dnia. Więc może nazwijmy to literką x, prawda? X to będzie dystans przemierzony pierwszego dnia. No dobrze, i wiemy, że razem przeszedł 27 km, prawda, w ciągu 4 dni. Czyli co, pierwszego dnia przeszedł x, ile przeszedł drugiego dnia? No wiemy, że drugiego dnia przeszedł o 20% więcej niż dnia pierwszego, czyli x 20%, czyli 0,2, czyli x razy 1,2. Czyli to jest pierwszy dzień, drugi dzień, trzeciego dnia. Ile przeszedł trzeciego dnia? No przeszedł tyle, co dnia o 20% więcej niż dnia drugiego, czyli to, co przeszedł dnia drugiego razy 1,2, czyli to, co przeszedł dnia pierwszego razy 1,2 do kwadratu. No i plus czwartego dnia przeszedł ile? No tyle, ile przeszedł dnia trzeciego, no i o 20% więcej, czyli razy 1,2, czyli to razy 1,2, czyli x razy 1,2 do trzeciej i łącznie przeszedł, wiemy, 27. No i widzimy, że teraz x możemy wyłączyć tutaj i mamy następujące równanie. X razy 1 plus 1,2 plus 1,2 do kwadratu plus 1,2 do trzeciej to jest 27. No i widzimy, że z tego równania możemy x łatwo wyliczyć, no dzieląc obie strony przez tę liczbę, tak? Czyli x możemy napisać, to jest 27 podzielone przez, no właśnie, przez 1 plus 1,2 plus 1,2 do kwadratu plus 1,2 do trzeciej. No i to jest rozwiązanie tego zadania. No ale teraz możemy to zrobić to, tak na piechotę jakby, prawda? Bezpośrednio tu nie korzystamy z żadnych wzorów, po prostu wypisujemy równanie na tę niewiadomą. No a teraz może zróbmy to troszeczkę bardziej ogólnie, no dlatego, że na przykład gdyby nie szedł 4 dni, tylko na przykład 14 albo 15 albo 120, prawda? Jak by wyglądało rozwiązanie? Wtedy trudno jest, prawda, wypisywać taki ciąg wyrazów, aż taką sumę ze 100 składników. No i co? I w tym celu musimy sobie przypomnieć wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego, dlatego że no właśnie widzimy, że każdego te kolejne dystanse pokonywane w trakcie kolejnych dni no, tworzą ciąg geometryczny, prawda? X tu jest x razy 1,2, czyli każdy następny dystans jest właśnie 1,2 razy dystans przemierzony dnia poprzedniego. Więc może teraz przypomnimy sobie tutaj wzór na sumę n wyrazów ciągu geometrycznego, czyli wzór na sumę n, no n duże niech będzie wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli co, pierwszy wyraz, to niech będzie tak jak tutaj, x jest pierwszy, potem jest x razy q, prawda? Czyli ten stosunek dwóch kolejnych wyrazów jest q, czyli to q jest zwane ilorazem ciągu geometrycznego, potem jest x q kwadrat, no i potem jest plus x razy q do potęgi n minus 1, prawda? Tu jest n wyrazów, no i przypomnę może ten wzór, o którym było w jednym z poprzednich filmów, to jest x razy 1 minus q do potęgi n tej podzielone przez 1 minus q, no i oczywiście ten wzór jest dla q różnego od 1,
No jak q jest równe 1, to łatwo zobaczyć, że to jest po prostu n razy x. Dobrze, czyli to jest ten nasz wzór. No, spróbujmy teraz go zastosować bezpośrednio do naszego ciągu. U nas x no jest x właśnie, q jest 1 i 2, natomiast n jest 4, prawda? N jest 4. Czyli to nasze x będzie 27, może inaczej, wróćmy do tej postaci. Czyli co? Czyli tutaj mamy x, no właśnie, razy i. Czyli może tak, ta suma tutaj, prawda, używając naszego wzoru, tę sumę możemy zapisać jako x razy 1 minus 1,2 do potęgi czwartej przez 1 minus 1,2 i to razem jest 27. Tak, czyli potrzebujemy tak 1,2 do czwartej, więc może ja sobie tutaj policzę na kalkulatorze. 1,2 do potęgi czwartej to jest 20736 i jeszcze odejmę 1. To jest dobrze. Czyli liczę, czyli to będzie tak x razy, mamy 10736. 10736. Tutaj zamieniłem, prawda, pomnożyłem licznik mianownik przez minus 1 jakby w tych rachunkach, czyli tu mamy 0, 2 i to jest 27. No czyli x nasze to jest 0, 2 razy 27 podzielone przez 10736. No i teraz możemy to policzyć, czyli tak 10736 podzielić i mnożymy to przez 0,2 i mnożymy jeszcze raz przez 27. No i widzimy, że to jest 5,02, tak? Czyli w zaokrągleniu z dokładnością do 1 km to jest 5. No wobec tego pierwszego dnia przeszedł 5 km. Czyli Marek pierwszego dnia wycieczki przeszedł 5 km. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.